Witam Was bardzo serdecznie. Mamy koniec października, taką nastrojową porę roku. Patrzę sobie przez okno. Faktycznie jest tak bardzo klimatycznie dzisiaj. Pomyślałem, że sięgnę do takiego nastrojowego poety, co do którego nie ma wątpliwości, że wielkim poetą był, bo tak go określił Gombrowicz, a w zasadzie profesor Bladaczka. Robiąc mu tym samym, jak wiemy, wielką krzywdę, mam na myśli Juliusza Słowackiego. Jeszcze raz, Juliusza Słowackiego, do którego ostatnio sięgam coraz chętniej, ale chciałbym Wam zaprezentować wiersz, którego nie ma w podstawie programowej. Bo myślę, że trochę jest tak, że to, co już utarte, szablonowe, z czym macie na co dzień do czynienia, może być już takie zrudziałe, nawiązując do metaforyki jesiennej. A ja bym chciał pokazać Wam dzisiaj nieco inny wiersz spoza kanonu, ale zwróćcie od razu uwagę, na ile on się przyda do kontekstów, na ile on się przyda do matury. Moim zdaniem bardzo się może przydać. Sumnienie. Ja go przeczytam w całości. Będziecie mieć też podlinkowany w komentarzu tekst. Bez problemu znajdziecie go w internecie. Juliusz Słowacki, Sumnienie. Przekląłem i na wieki rzuciłem ją samą. I wzburzony, nim księżyc zabłysnął wieczorem, jużem się od niej długim rozdzielił jeziorem. A gdy się toń jeziora księżycową plamą osrebrzała, gdy wichry zawiewały chłodniej, jam jeszcze leciał. Jeszcze uciekałem od niej. I może bym zapomniał, bo koń leciał skoro, bo mi targały myśli tętniące kopyta. Gdzie ona? Oszukana, przeklęta, zabita. Patrzę na niebo, księżyc, na gwiazdy, jezioro. Wszak jęk tu nie doleci, wszak łez nie zobaczę. To jezioro, to fala, to nie ona płacze. I może bym zapomniał, lecz gdy to spostrzegła blada światłość księżyca, krok w krok za mną biegła. Próżno się zatokami wężowymi kręcę, wszędy mnie księżycowa kolumna dopadła. Jakby się ta kobieta do stóp moich kładła i niema płaczem za mną wyciągała ręce. Cały wiersz, 3 strofy. Wiersz narracyjny, mamy opisaną sytuację, chyba jednak dość przejrzystą. Wiersz, w którym główną rolę odgrywa natura. I teraz, zanim sobie coś o tym wierszu powiemy więcej, to chciałem po imieniu nazwać tutaj pewien problem. Myślę, że ten wiersz dla większości z Was może być bardzo skonwencjonalizowany. Odpycha pewnymi zużytymi schematami wierszowymi, tak? Bo mamy bohatera na koniu pędzącego przez noc, w tle kochanka, jakieś uczucie. No Boże, no to jest tak romantyczne, że bardziej wiersz romantyczny być nie może. Dla przykładu, ja mam przed sobą fragment Giaura, oczywiście Lorda Byrona w tłumaczeniu Mickiewicza. Posłuchajcie fragmentu. Kto tam grzmi konno po skalistej drodze, wygięty naprzód, na wiatr puścił wodze. Kopyt tętny, jak grzmoty po grzmotach, wciąż budzą echa drzemiące po grotach. Koń jak kruk czarny, a na bokach piana, jak gdyby świeżo z morza zszumowana. I znów, romantyczny kochanek, koń, noc, wszystko tutaj mamy, prawda? Więc tutaj należy zapytać, co w tym wierszu jest takiego, że bierzemy go na warsztat, że szukamy czegoś oryginalnego. Zwróćcie uwagę, czasem trzeba przedrzeć się przez schematyzm, przez konwencję, przez pewne utarte, zgrane chwyty, by zobaczyć coś więcej. Po pierwsze, mamy tu jakiś ludzki dramat, tak? On ją przeklął, czyli ona coś musiała zrobić. On żywi do niej nienawistne uczucie. Mamy tutaj wielkie słowa. Przekląłem i na wieki, na zawsze, tak? I on ją rzuca. Ale później coś się w nim zmienia, coś pęka. I może bym zapomniał. I dalej, gdzie ona? Oszukana, przeklęta, zabita. Już wiemy, przeklęta pewnie przez niego, bo on przeklął. Ale oszukana, ktoś ją oszukał, może nasz bohater, nie wiemy. Tutaj typowy dla romantyzmu takie zaburzenie ciągu przyczynowo-skutkowego. Stajemy wobec pewnej tajemnicy. Możemy się domyślać, rekonstruować, ale prawdy nie poznamy. I wreszcie zabita, ale... W jakim sensie? Symbolicznie? Dosłownie? Chyba raczej symbolicznie, bo
On później słyszy jej płacz. To jezioro, to fala, to nie ona płacze. I wreszcie zakończenie, gdzie to jego ściga sumienie. Tutaj zostaje coś odwrócone, tak? Najpierw ona jest postawiona w roli tej winnej, a teraz jego ściga sumienie i ściga go ten księżycowa kolumna. A ona, znowu taki bardzo sentymentalny obrazek, rozpoznawalny pewnie dla was, jakby się ta kobieta do stóp moich kładła i niema płaczem za mną wyciągała ręce. Ale to nie wszystko, bo najważniejsze dzieje się w przestrzeni natury. Bo mamy tego jeźdźca na koniu, który, no właśnie, w momencie, kiedy jeszcze wszystko w nim wrze, używam takiego wyrażenia związanego z podniesioną temperaturą, mamy jeszcze ciemność, nim księżyc zabłysnął wieczorem. A więc on sunie poprzez całkowity mrok. I teraz to, co się dzieje między nim a nią, dzieje się w przestrzeni znowu natury. Natura jest tutaj czymś więcej niż tłem. Jurzem się od niej długim rozdzielił jeziorem. Czyli on jest z jednej strony jeziora, a ona z drugiej. Brzegi jeziora wyznaczają to, co ich dzieli. Przestrzeń pomiędzy nimi. I teraz w to wkracza księżyc. A gdy się toń jeziora księżycową plamą osrebrzała, niezwykle charakterystyczna dla słowackiego gra barw srebro. Zastanówcie się, czy tak naprawdę blask od księżyca jest srebrny. I w momencie, gdy zaczyna się tutaj to wszystko rozjaśniać, w nim zaczynają też zmieniać się uczucia. Tutaj zauważcie, znowu ciekawy zabieg językowy. Jeżeli popatrzycie na tekst, będzie to lepiej widać. Bo mi targały myśli tętniące kopyta. Epitet tętniące w sposób naturalny odnosimy do kopyt. Tętniące kopyta targały mi myśli, tak? Ale możemy popatrzeć na to też inaczej. To te myśli w nim tętnią. W nim jest coś nieuporządkowanego, szalonego, tak? To kopyta targają te tętniące myśli. A więc relacje między nim a nią, tajemniczymi, umówmy się, kochankami, tak? Są najpierw wyznaczone przez zespół słów, które oznaczają zerwanie. Przekląłem, rzuciłem, wzburzony, rozdzielił, uciekałem. Wszystko wskazuje na to, że oni się od siebie oddalają, jego decyzją. I jeszcze te targane myśli, tak? Ale w to wszystko wkracza księżyc, jezioro. Zauważcie, patrzę na niebo, księżyc, na gwiazdy, jezioro. On był bardzo skupiony na tym, co przeżywa. Ale teraz spogląda na krajobraz i ten krajobraz wzbudza w nim ludzki odruch sumienia. Słyszy jakiś płacz zapewne. To jezioro, to fala, to nie ona płacze. A więc płacz jeziora, płacz fali, szum w takim razie, ale to subiektywne doznanie odwołuje go do jej postaci, tak? I wreszcie teatralizacja całej tej sceny, bo tu już mamy coś wykraczającego poza naturalny porządek rzeczy. On sobie jedzie i blada światłość księżyca krok w krok za mną biegła. Ten księżyc zaczyna go ścigać. Z jednej strony on ucieka, próżno się zatokami wężowymi kręcę. Zatoki wężowe na pewno oznaczają jakieś meandry, zakręty, ale również odsyłają do tej głębszej symboliki węża, prawda? Tego stworzenia, które zwiodło Ewę grzesznego i tak dalej. I z drugiej strony, jako przeciwieństwo, w kontraście, wszędy mnie księżycowa kolumna dopadła. Mamy więc snop światła. Prosty snop światła, który posuwa się za nim. Czyli coś, co realnie jest niemożliwe. Znowu, to jest jego wewnętrzne, subiektywne odczucie, tak? Ściga go sumienie. To on ma ją na sumieniu, a nie na odwrót. Kończąc, bo tutaj można jeszcze by wiele rzeczy wyciągać, ale chciałem to zamknąć taką zwięzłą klamrą. Zobaczcie, że ten wiersz jest bardzo balladowy. Mamy tutaj szereg elementów typowych dla ballady romantycznej.
mamy jakąś tajemnicę, mamy wielką, zranioną miłość, ale mamy też jakąś moralistykę. To natura odwołuje do wyższego porządku moralnego i przywołuje naszego bohatera do porządku. Przywołuje go i uświadamia, że zostawił biedną, płaczącą kobietę samą. Zachęcam do samodzielnej lektury, też do uzupełniania mojej analizy, ponieważ w kilku miejscach zdecydowałem się pewne kwestie pominąć. Niech to będzie dla Was też taki przyczynek do samodzielnej lektury. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.